Dobry wieczór. Piękne mignięcie Łukasza Baksika brwiami na starcie. Cześć wam, chłopaki. Cześć, Cześć, cześć. witamy Was. I witamy wszystkich oglądających naszego live'a na Facebooku oraz YouTubie. Dajcie znać, jak zawsze, czy nas słychać, czy nas widać, ale ja już widzę w podglądzie, że jest wszystko ok. Paweł, ja Dzisiaj mam pytanie, zanim 12. zaczniemy, wiesz? Ja mam pytanie. Słucham? Ja mam pytanie do Ciebie, zanim Ja zaczniemy. też miałem, ale niech Jędrzej rozpocznie. Czy Twoje dobry wieczór jest w jakiś sposób opatentowane? Nie, a myślisz, że powinienem to opatentować? No, myślę, że na przestrzeni tych 12 live'ów, no, już mogło to wejść ludziom w krew. Nie powiem, że tak jak siadamy w głęboko fotelach i zapinamy pasy, ale no, gonisz. Gonię, gonię. No zobaczymy, zobaczymy. Jak dobijamy do jakiegoś 25, to pomyślę o tym. Mam nadzieję, że będę właśnie tak popularny z dobry wieczór, jak zapinamy pasy. Ale zobaczymy od ludzi. A ty, Łukasz, o co chciałeś zapytać? To wykorzystajmy jeszcze ten czas, zanim tutaj Ja się chciałem zgromadzą. zadać fundamentalne pytanie, czy Patryk Bajerski już śpi? No to Jeśli nie Patryk. śpi, to czekamy. Patryk, daj znać w komentarzu, ale powinien spać czy nie? Jeśli patrząc z punktu widzenia przygotowania do jutrzejszego meczu, to tak, ale patrząc w drugą stronę jego chłonności wiedzy, to ma dyspensę. No to Patryk, jak jesteś z nami, to daj znać, a jak będziesz oglądał z odtworzenia, to też napisz, że oglądałeś z odtworzenia. Musisz zostawić ślad po sobie, bo jak nic nie napiszesz, to wtedy trener Łukasz będzie niezadowolony chyba. Co? Ja myślę, że spokojnie, że pewnie Spokojnie, no ogląda, dobra. że ogląda, ogląda. Udostępniamy ekran i zaczynamy 12 mikrotaktycznego poniedziałka. Także oddaję wam głos, chłopaki. Mikrotaktycznego poniedziałka. Pięknie to zapowiedziałem. Kolejny patent. Chyba tak. Zaczynamy. Dobrze, to co dzisiaj chcemy przedstawić, to rzeczy wywodzące się z naszej praktyki prowadzenia naszych zespołów, tak jak w przypadku Górnika Zabrze Łukasza, tak i u mnie w Śląsku Wrocław. Zajmujemy się tym w tych analizach, co jest potrzebne naszym zawodnikom w naszych zespołach. I właśnie chcemy, żeby w ten sposób to wyglądało, jakby z doświadczenia, z boiskowej praktyki, z problemów, które dostrzegamy, z rzeczy, które uważamy, że warto dodać naszym zawodnikom, przejść do takiego analitycznego podejścia, do nieco bardziej teoretycznego zarysu, ale zawsze punktem wyjścia. Chcemy, żeby był ten plac, to boisko. I to, czym dzisiaj chcemy się z Łukaszem zająć, to tak sobie pomyśleliśmy, że można to nazwać zarządzaniem presją w trakcie meczu. I nie chodzi to o taką presję mentalną, ale o presję rywala, o presję przeciwników. I tym będziemy chcieli się zająć, żeby w odpowiedni sposób tą presją manipulować i nią w cudzysłowie zarządzać. I zaczniemy może trochę niekonwencjonalnie, natomiast chcemy Wam pokazać to tak naprawdę od czego wychodzimy i co chcemy w dzisiejszym live przekazać. Otóż radzenie sobie z presją rywala w sposób indywidualny, ale w kontekście zespołowym, bo ten wymiar mikro taktyczny, o którym chcemy mówić, jest niezwykle ważny, żeby z tą presją sobie radzić i to są te momenty odchodzenia od presji, gdzie widzimy tutaj na wideo naciskającego rywala, żeby od tej presji raz, że ją ściągać, a w odpowiednim momencie z tej presji wychodzić. Więc to są zagadnienia, które chcielibyśmy w taki praktyczny sposób, wywodzący się z meczu, z boiska, z naszych codziennych jakby zmagań czy wyzwań wobec naszych zawodników wyjść. I Rywal jest z teraz Zabrza, tak chciałbym tylko tak, nadmienić.
zespół bardzo dobrze presujący indywidualnie. Także to, jak chcemy dzisiaj podejść do tematu tworzenia przestrzeni, to na tym poziomie mikro, tak jak wspomniałem. Natomiast oczywistym jest też fakt, że można gdzieś spod tej presji wychodzić i tworzyć przestrzeń za pomocą współdziałania, za pomocą współpracy, czy grupowej, czy zespołowej. Natomiast my dzisiaj chcemy pokazać Wam kilka naszych pomysłów, jak sprzedajemy to zawodnikom, zarówno z piłką, bo ja skupię się na tworzeniu przestrzeni indywidualnie z piłką, natomiast Łukasz pokaże, jak można to robić bez piłki. I teraz indywidualnie z piłką, tworząc przestrzeń, możemy, czy my wyróżniamy tworzenie przestrzeni za pomocą po pierwsze prowadzenia piłki, po drugie przyjęcia piłki i trzecie w takim bardzo mikro ujęciu dryblingiem. I każdy z tych trzech, każda z tych trzech umiejętności może nam pomagać trochę przestrzeni sobie stworzyć, by podejmować kolejną akcję. I to jest dla nas bardzo ważny wymiar właśnie tego tworzenia przestrzeni, by tak zarządzać nią, by móc podjąć kolejną akcję. I na przykład, na bazie którego chcemy pokazać właśnie radzenie sobie z presją indywidualnie, to działanie zawodnika z meczu Milan-Genoa. Widzimy wynik 1-0, 87 minuta, więc końcówka meczu i otwarcie gry Milanu. Widzimy też wysoki pressing, zaraz w większym obrazku zobaczycie pressing zespołu Genoi, które nomen omen bodajże broni się przed utrzymaniem. Przed spadkiem. Tak, przed spadkiem. Utrzymaniem ktoś też się bronił, jeden tak, trener. Walczy o spadek. I będziemy widzieć presję, jaką próbują wywierać na otwierającego grę prawego obrońcę. I widzimy tutaj zaznaczoną trójkę nad podkreślonym zawodnikiem. I chcieliśmy właśnie pokazać to ze względu na to, że to jest trzeci raz, w którym na przestrzeni kilku sekund zawodnik ten otrzymujący piłkę upewnia się, co jest przed nim, co jest za jego plecami tutaj w tym wypadku, aby zidentyfikować tą presję, aby dobrze rozpoznać sytuację, co dla tworzenia przestrzeni i radzenia sobie z tą presją jest zdecydowanie kluczowe. I teraz widzimy moment, w którym zawodnik ten, prawy obrońca, otrzymuje piłkę i wydaje się, że pierwotnie jest w pozycji otwartej, która może mu pozwolić na zdobywanie przestrzeni na grę w przód. Natomiast widzimy presującego zawodnika z góry i wywierającego presję już tutaj od dołu. Także jest to dla niego dość trudna sytuacja. Widzimy też, że linie podania do partnerów się zamykają i trudno współdziałaniem czy jakąś współpracą dwójkową, trójkową z tej presji wyjść, więc jest to sygnał czy bodziec, z którego zawodnicy mogą odczytać, że to tworzenie przestrzeni, że to stworzenie sobie odrobiny miejsca będzie niezbędne. I wobec tego, wracając do wcześniejszego slajdu, warto zidentyfikować dobrze tą sytuację, upewnić się nawet dwutrzykrotnie, jak tutaj na tym topowym przykładzie jest pokazane, w jakiej sytuacji się indywidualnie znajduje. I wobec takiego pressingu rywala, tak jak powiedziałem, jest konieczność wyjścia spod tej presji, by w sposób kontrolowany dalej zbudować atak. Oczywiście alternatywą jest bardziej bezpieczny sposób, czy w cudzysłowie bezpieczny sposób, gdzieś zagrania dłuższym podaniem, mniej kontrolowanym, gdzieś wyżej w pole gry. Natomiast my, wywodzący się z piłki dziecięcej, czy też teraz młodzieżowej, jednak zachęcamy naszych zawodników do radzenia sobie z takimi sytuacjami w nieco inny sposób. I tutaj chcemy Wam pokazać właśnie na bazie tej sytuacji, w jaki sposób można to zrobić. I ten zawodnik
raz, że przyjęciem piłki, dwa, że dryblingiem próbuje spod pressingu tej dwójki uwolnić się, dryblując czy prowadząc piłkę w tył. I teraz można by paradoksalnie gdzieś nazwać to działaniem, nie wiem, może w jakiś sposób nie w kierunku, w którym chcielibyśmy pierwotnie grać, natomiast prowadzenie w tył czy dryblowanie w tył pozwoli mu zaraz w następnej akcji to miejsce uzyskać, tego miejsca sobie odrobinę stworzyć na kolejną akcję, o której mówiłem wcześniej i ten dribbling, to stworzenie sobie miejsca, to działanie od presji rywala, to przyjęcie kierunkowe nie w przód, a od presji, a w tył, a w kierunku wolnego miejsca pozwoli mu właśnie na wykonanie następnej akcji i po skupieniu tutaj widzimy dwóch, trzech czy nawet czterech rywali w jednym sektorze boiska zagrać na drugą stronę pola gry, gdzie w sposób naturalny prawdopodobnie jeden z jego partnerów czy więcej tych zawodników Milanu będzie miało przestrzeni. Także to jest ważny element, to jest element, który uważam rozwija zawodników, który pozwala im radzić sobie z presją i podejmować lepsze decyzje, podejmować decyzje, które pozwalają im działać pod presją, które pozwalają im pokazywać umiejętności, co jest na poziomie, tak jak mówię, dziecięcym i młodzieżowym naprawdę, naprawdę ważne, rozwijając zawodników. Po kilkunastu sekundach widzimy, że Milan kończy tą akcję w polu karnym, dodatkowo zdobywając bramkę, więc to jest też w jakimś stopniu jakiś dość chyba wartościowy argument, dla którego warto to ryzyko podejmować, warto skupiać na sobie presję rywala, by w sposób kontrolowany, też świadomy spod tej presji wychodzić. Także to jest tak bardzo pokrótce element czy działanie, które tworzy przestrzeń do następnej akcji w sposób indywidualny z piłką. I drugim sposobem, o którym zaraz Łukasz powie, jest tworzenie przestrzeni też indywidualnie, ale już bez piłki, poruszaniem się bez futbolówki. Także dla Łukasza teraz scena. Przykład z polskiej ekstraklasy. Młody napastnik, młody ofensywny pomocnik Michał Rakoczy. I tutaj widzimy moment, w którym Cracovia odbiera piłkę. Zawodnik, o którym mówimy, jest najwyżej ustawiony w lewym rogu. I widzimy już ukierunkowany bieg w kierunku środka boiska. Przy nim obrońca Lechii Gdańsk, dwójka obrońców tak naprawdę, gdzieś są sfokusowani na zawodniku z piłką i w dalszym fazie tej akcji, jeśli mogę prosić o kolejny slajd, widzimy napastnika Cracovii, który zbiega do centralnego sektora boiska, ciągnąc za sobą obrońcę Lechii Gdańsk i widzimy tutaj podkreśloną przestrzeń, która się wytworzyła za jego plecami. Jest to moment, w którym zawodnik, pomocnik Cracovii, partner Rakoczego z drużyny Cracovii ma piłkę gotową, tak naprawdę ma piłkę otwartą i w następnym slajdzie zobaczymy, jak, o, i to jest moment, w którym zawodnik Cracovii jakby zmienia kierunek swojego biegu i będzie atakował przestrzeń, którą widzimy podkreśloną za plecami stopera Lechii Gdańsk. I widzimy moment, w którym zawodnik Cracovii, pomocnik Cracovii, środkowy pomocnik, który odebrał piłkę, szykuje się do zagrania i ważne jest to, i zwracamy na to bardzo dużą uwagę, żeby podanie nie wymuszało ruchu, lecz żeby ruch
był takim swoistym zaproszeniem do zagrania piłki. I tutaj w kolejnym slajdzie będziemy widzieli moment, w którym zawodnik Krakowi, napastnik, zmienia kierunek swojego biegu, skupiając tak naprawdę dwóch środkowych stoperów Lech i Gdańsk w centralnym sektorze, łapie plecy ostatniego obrońcy i za chwilę zobaczymy, jak będzie przyjmował piłkę, co też będzie ważnym elementem. To jest moment, kiedy piłka do niego zmierza. O, tutaj jeszcze możemy zwrócić uwagę na stopera tego najniżej ustawionego, stopera Lechii Gdańsk i jego ustawienie ciała. Tak naprawdę napastnik Krakowi rozpoczyna już bieg w drugą stronę, łapanie pleców, a stoper Lechii jeszcze ustawiony jest jakby w drugą stronę. I w następnym slajdzie zobaczymy, że w momencie podania przyjmowania piłki dopiero teraz zmienia ustawienie swojego ciała i tak naprawdę napastnik ma tutaj dużo czasu i miejsca do tego, aby piłkę sobie przygotować do uderzenia. I tak jak zobaczymy w następnym slajdzie, tutaj ten strzał praktycznie ma bardzo małe szanse wyblokowania, bo przestrzeń pomiędzy obrońcą a napastnikiem była z 4-5 metrów i to już przy dobrej klasie napastnika jest to przestrzeń, którą no bezlitośnie wykorzysta. I tak też się stało tym razem. I w kolejnym gdzieś zobaczymy, jak już piłka zmierza do bramki Kuciaka. Chcielibyśmy tą sytuację jeszcze pokazać troszkę z innego ujęcia tutaj i zwrócić uwagę właśnie na ten ruch w momencie odbioru piłki. Było to świadome działanie skupienia środkowych obrońców blisko siebie i jakby ucieczki w przeciwnym kierunku, czy ruchu w przeciwnym kierunku. Bardzo fajnie to widać w dynamicznej wersji na filmie. Zapraszamy na naszego bloga. Jest to 57 odcinek naszej serii mikrotaktyki. Można to też zobaczyć w skrótach, pewnie w aplikacji Ekstraklasy. Był to mecz Krakowi z Lechią Gdańsk, który odbył się w Krakowie, na stadionie Krakowi. I następny slajd gdzieś, o, i to jest ten moment, w którym swoim działaniem bez piłki, o tym, o czym mówił tutaj Jędrzej wcześniej, gdzieś on się skupiał na tych działaniach z piłką, a tutaj jak bez piłki, ta praca jest ważna do tego, aby moment, w którym ja piłkę otrzymam, otrzymać na tyle komfortowej sytuacji, aby mógł uderzyć piłkę czy zagrać do partnera. W tej sytuacji uderzyć, bo wszystko się działo w strefie wysokiej, ale te same działania można zastosować czy to w strefie średniej, czy niskiej, czy w bocznym sektorze, czy w centralnym sektorze. To jest tak naprawdę w każdej sytuacji boiskowej te działania można wykorzystywać. Kwestia zasad i pewnej struktury, która doprowadza do tego, że jesteśmy skuteczni w tych działaniach, bo tak jak Jędrzej wcześniej mówił, samo tworzenie przestrzeni nie jest celem samym w sobie. Cel to zdobycie przestrzeni i znalezienie się pod bramką przeciwnika, docelowo zdobycie tej bramki. I tutaj te dwie sytuacje, które żeśmy przygotowali dla Was, one jakby skutkowały tym, że końcowym efektem było zdobycie bramki. Dlatego tak bardzo te sytuacje uwypuklają skuteczność działań, o których tutaj mówimy. I tutaj widzimy właśnie skupienie dwóch stoperów i ułożenie ciała stopera
Lech i tego niżej ustawionego. I w następnym slajdzie zobaczymy moment właśnie, w którym piłka już zmierza do napastnika Krakowi i widzimy, w jakiej sytuacji znajduje się obrońca Lechii Gdańsk. Ile tam jest przestrzeni i jak w jak komfortowej sytuacji ofensywny zawodnik będzie tą piłkę sobie przyjmował. Wiadomo, tutaj jeszcze dochodzi moment przygotowania piłki do kolejnej akcji, o których też już Jędrzej wcześniej wspominał, ale tutaj było to przygotowane naprawdę dobrze na tą przestrzeń, którą sobie sam stworzył, no i skutkowało jakby zdobyciem bramki i tak jak żeśmy tutaj wcześniej już wspominałem, uważamy, że ta sytuacja jest jedną z lepszych z ostatnich kolejek na poziomie mikro, właśnie w tym temacie tworzenia sobie przestrzeni indywidualnie. I tutaj ostatni już slajd, widzimy jak piłka wpada do bramki i gdzieś to jest potwierdzenie tego, o czym przed chwilą żeśmy mówili. Tak, i mam jeszcze 2-3 przykłady wyjęte z meczów naszych drużyn. I tutaj myślę, że muszę być bardzo uważny w słowa i to co pokażę, bo widzę tutaj na podglądzie, że mój najbliższy ligowy rywal, trener Adam Studnicki, myślę, że uważnie ogląda i podpatruje, co może będziemy na nich robić, dlatego tak z przymrużeniem oka będę ważył słowa w tym. Chcę pokazać, w jaki sposób nasi zawodnicy podchodzą właśnie do tematu tworzenia sobie przestrzeni i to, co rozwijamy u nich i staramy się gdzieś w tym też uświadomić, że każde takie odejście od presji, każda zmiana kierunku, każde działanie w niekoniecznie tym zamierzonym, docelowym kierunku może de facto stwarzać inne linie podań i to jest bardzo ważne, bo takie wyjście spod pressingu za pomocą indywidualnych umiejętności, za pomocą, tak jak wcześniej mówiłem, czy przyjęcia piłki, czy prowadzenia, czy dryblingu, jak teraz tutaj zobaczycie w tej pierwszej akcji, zauważcie, że bardzo mocno oddala to presję rywala i pozwala być może stworzyć zupełnie inne możliwości podań i taki cytat też mi się przypomina bodajże z Marcelo Bielsy, że mecz przed pojedynkiem 1-1, a mecz po pojedynku 1-1 to dwa zupełnie inne spotkania i jakby zrobić stop klatkę właśnie przed podjęciem pojedynku przez tego zawodnika z piłką, a tuż po tym pojedynku odejściem od presji z zmianą jakby ustawienia wobec rywali, możemy zauważyć, że ta sytuacja dla tego zawodnika na poziomie mikro totalnie się zmieniła i otworzyła mu zupełnie inne możliwości, natomiast zwlekał zbyt długo z podjęciem kolejnej akcji, co zaskutkowało tym, że ma kolejną presję tutaj. Akurat nie widać z perspektywy nagrania, ale tutaj zawodnik już nadbiega, co jest bodźcem do kolejnej zmiany kierunku, do kolejnego wyjścia od presji, do kolejnej próby stworzenia sobie przestrzeni, by podjąć następną akcję. I w drugim czy w trzecim ponowieniu tego ataku zawodnik wybrał podanie, niestety niecelne, natomiast chcę podkreślić właśnie tutaj te próby odejścia od presji, stworzenia sobie czegoś nowego, wyjścia od tej presji, stworzenia sobie miejsca pod kolejną akcję i to jest element, który z piłką zdecydowanie tworzy przestrzeń na inne ataki. Ja tylko wtrącając tak przez chwilę się tutaj Jędrzejowi, chciałbym dodać, że tak samo ważne jak to działanie z piłką, o którym on tutaj teraz mówił, dla powodzenia kolejnej akcji jest odpowiedni ruch bez piłki i budowanie
właśnie tych linii podania, o których Jędrzej mówił. I kwestia jest taka, że dobre działanie tego zawodnika z piłką, dobre czy skuteczne w oddaleniu presji, tak jak widzieliśmy tutaj w tej akcji, było jakby niczym, bo reszta w jakimś stopniu nie zbudowała odpowiedniej struktury i gdzieś ta akcja została przerwana. I tak naprawdę ważne jest to, bo tutaj wszystko mówimy o poziomie mikro, o tych działaniach mikro, gdzie skupiamy się na jednostkach, ale gdzieś poszczególne jednostki tworzą całość i żeby te jednostki dobrze funkcjonowały, no to one muszą odnajdywać się w czymś większym, w tej większej strukturze i właśnie wszystkie te pojedyncze działania w odpowiednim czasie i w odpowiednim timingu powodują to, że potrafimy utrzymywać się przy piłce. I tutaj dostał dwa dobre momenty, o których Jędrzej mówi, w których już mógł grać i gdzie partnerzy tworzyli mu dobre linie podania i gdzieś tym, że przeciągnął ten moment, gdzieś nie było ponowienia tego ruchu w tworzeniu linii podania. I to tutaj naszym zdaniem to też jest kluczowe, żeby była symbioza w tym wszystkim i chcąc dobrze jakby rozwijać poszczególną jednostkę, musimy patrzeć przez pryzmat globalności i tego, jak ta jednostka będzie funkcjonowała w tej całej, w całości, bo tak jak jednostka bez tego większego jakby pojęcia w ujęciu tym większym jest niczym sama, tak i całość bez jednostki też nie ma szans funkcjonować. Tyle. Tutaj druga sytuacja. Widzimy znowu wysoki pressing rywala, z którym chcemy sobie poradzić. Nie zdarzy się, że zmuszeni jesteśmy do gdzieś tam innych działań w budowaniu niż krótkie gra krótkimi podaniami w sposób kombinacyjny. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę z Łukaszem w tej akcji, to, że po długim podaniu i dłuższym momencie, gdzie piłka jest w tym sektorze, w oczywisty sposób ściąga to presję. Ściąga to presję rywala, na co chcemy odpowiedzieć też oprócz tej globalności, o której mówił Łukasz, w sposób mikro. I teraz widzimy tutaj u zawodnika sytuację, w której nie tylko ma presję za plecami, ale widzimy też dwóch czy trzech rywali zamykających mu granie do przodu, co jest bardzo ważną zasadą dla naszych zespołów. I teraz odpowiedzią na to jest zmiana sektora, a żeby zmienić sektor, ten zawodnik musi mieć trochę przestrzeni, a żeby tą przestrzeń sobie stworzyć, widzimy go dryblującego niekoniecznie w przód, dryblującego czy prowadzącego piłkę od presji, by stworzyć sobie lepszy kąt czy lepszą linię podania, mówiąc prościej, do zawodnika w centrum, który to wybory i możliwości gry innym sektorem ma o wiele większe niż zamknięty trzema czy czterema zawodnikami rywala ten tutaj. I to jest też dla mnie bardzo wartościowa rzecz, jeśli zawodnik potrafi wykorzystywać dribbling czy prowadzenie piłki nie tylko do mijania rywala, nie tylko do zdobywania pola gry, co jest priorytetem, ale też w odpowiedzi na daną sytuację, żeby potrafił też ten dribbling wykorzystać do stworzenia sobie przestrzeni. I ostatnią sytuację, którą chcę pokazać, to po raz kolejny działanie pod presją rywala, gdzie nie możemy się przedostać przez linię rywala za pierwszym razem. I próbujemy zmienić sektor. I to działanie tego zawodnika tutaj
bardzo fajnie obrazuje to, jak przez to stworzenie miejsca sobie, zmianę kierunku prowadzeniem lub dryblingiem, można linię podania zupełnie inną sobie stworzyć, gdzie w pierwotnej sytuacji zawodnik byłby zapewne zmuszony znowu gdzieś zwrócić się w tym kierunku, bo ta linia podania tutaj do półprawego środkowego obrońcy była zamknięta. Natomiast delikatną zmianą kierunku powoduje, że ten rywal w cudzysłowie się zabiegł, zamykając tą linię podania i bardzo przytomnie, bardzo świadomie wybrał linię podania w drugą stronę. I to są takie mikroelementy, które z pressingiem rywala pomagają sobie radzić i kontynuować atak pozycyjny. Był jeszcze jeden film przygotowany, ale widzę, że Jędrzej go sobie tu nie wrzucił do prezentacji, bo on był na Śląsku Wrocław, więc za 2 tygodnie odwrócimy rolę, a ja tutaj skupię się na środku treningowym, który przygotowaliśmy dla Was. Gra 3x3 w środkowym sektorze, w sektorze żółtym, zaznaczonym tutaj na grafice na żółto, plus 2 neutralnych. Czerwoni chronią przestrzeni za plecami z jednej strony, niebiescy z drugiej. Jest przewaga 2 zawodników. Jest to gra tak naprawdę docelowo 5x5. No i tutaj tak naprawdę już to jest jakby baza i fundament do tego, w jaki sposób chcemy bodźcować zawodników do tworzenia przestrzeni. Widzimy przestrzeń za plecami, za żółtą linią to jest linia jakby ograniczająca spalony, za tą linią nie można przebywać, można wbiegać w odpowiednim tempie, a żeby wbiec w odpowiednim tempie, no musi być przestrzeń, musi być stworzona przestrzeń i teraz kwestia tego, w jaki sposób ten środek treningowy poprowadzimy i co chcemy uwypuklić. Gdzieś nawiązując do filmów, które pokazywaliśmy z piłką i tworzenia sobie indywidualnie przestrzeni z piłką, to tutaj w tym środku treningowym może to być w taki sposób, jak przed chwilą Jędrzej pokazywał na filmie, gdzie biały neutralny, tutaj zaznaczony jako neutralny, otrzymuje piłkę i prowadzi jakby od presji, odciągając tego czerwonego od przestrzeni, którą chroni, skupiając na sobie uwagę i poprzez zagranie takiego no-look pasa czy Pinocchio pasa atakuje przestrzeń za plecami czerwonych i partner wbiega i finalizuje akcję. Natomiast jeśli chcemy w jakimś stopniu mocniej uwypuklić ten moment czy tą sytuację tworzenia przestrzeni bez piłki, to wiele tutaj jest sytuacji 2x1, w której zawodnicy się znajdują i kwestia ruchu, łapania pleców, wyciągania przeciwnika ze swoich stref i atakowania stref za plecami, a w dalszej fazie finalizacji. Tak naprawdę to wszystko się przenika. To nie jest tak, że sobie założymy, że chcemy tutaj w danym środku bardziej bodźcować tworzenie przestrzeni z piłką, bo czy bez piłki, bo tak naprawdę gra docelowo to jest cały czas jakby walka w tych zakresach. Tak naprawdę cały czas sprawdzamy przeciwnika, cały czas dajemy mu fałszywe informacje, patrzymy, jak przeciwnik na to reaguje, czy to
zawodnik, który ma piłkę, przesuwając i przy próbie dryblingu, czy to zawodnik chcący wbiegać pomiędzy linię i w jakimś stopniu wyciągać obrońcę za sobą. I to są tak naprawdę złożoność gry i jest na takim poziomie, że to się dzieje non-stop. Kwestia tego, w jaki sposób my jako trenerzy do tego podejdziemy i w jaki sposób odpowiednimi normami ten środek treningowy sobie zbudujemy i poprowadzimy. I to jest jakby przykład, który chcieliśmy pokazać, że tak naprawdę prosta gra, ale mając odpowiednią wizję, możemy sobie go tak zbudować, aby realizować temat, który żeśmy sobie założyli. Tak jest i kończąc i dziękując Wam za te pół godziny z tworzeniem przestrzeni w indywidualny sposób z piłką i bez, chcemy zachęcić Was do Waszych propozycji na łamach grupy Jak Uczyć Futbolu, czym moglibyśmy się podzielić z Wami w następnym live'ie, bo my mając swoje propozycje też chętnie dowiemy się, co wy chcielibyście gdzieś tam od nas usłyszeć, a to by było też dla nas ciekawe, bo moglibyśmy spojrzeć na mecze z innej perspektywy, z tego, co dla waszych zespołów, dla waszych zawodników jest ważne, potrzebne, konieczne. Także zapraszamy Was do wpisywania swoich propozycji na grupie Jak Uczyć Futbolu. No dobra, no to w takim razie dzięki wielkie za dzisiaj. Nie mamy pytań żadnych, ale zapraszamy, tak jak już Jędrzej powiedział, do grupy Jak Uczyć Futbolu. Jeżeli byście chcieli, to też możecie tutaj w komentarzach pod tym wideo napisać, to będziemy mieli podgląd. Natomiast za chwilę wrzucimy linka do grupy tutaj na głównym Facebooku, a w grupie posta o tym, o czym chcielibyście porozmawiać za 2 tygodnie i wybierzemy sobie dany temat i chłopaki go rozpracują. Ja mam zapisanych chyba 3 takie wiadomości, bo podczas gdy były nasze ankiety, to czasami ktoś pisał w komentarzach, więc też ewentualnie to napiszę, ale dopiero kiedy wy wykonacie jakiś wysiłek, czyli uczestnicy naszych live'ów i wy wybierzecie sobie dane zagadnienie, a może być to wszystko, o czym tylko chcielibyście usłyszeć. Michał Dąbski tutaj wrzucił taką fajną emotkę, co znaczy chyba, że wszystko było w porządku i podobało się. Także dziękujemy za dzisiaj. No i zapraszamy do grupy Jak Uczyć Futbolu i widzimy się za 2 tygodnie. Dobrego wieczoru wszystkim życzymy. Dobrego wieczoru. Dobrej nocy.